Czytanie tygodniowe z kart Tarota. Witam serdecznie, jak zwykle w niedzielę, kochani Państwo, na czytaniu tygodniowym. Chciałam powiedzieć, że zaczyna się lipiec i sierpień, czyli czas wakacyjny. I w wakacje będą filmiki codziennie. Zapraszam Państwa codziennie, na przykład w każdą sobotę na lustro, na codzienne wróżby miłosne, na porady anielsko-miłosne, miłosno-anielskie w poniedziałki oraz na horoskopy, które będą 30 czerwca, czyli koniec miesiąca czerwca, na lipiec, dla każdego znaku zodiaku, dla każdego żywiołu, więc zapraszam na horoskopy, kochani. I chciałam tylko powiedzieć, że tych czytań tygodniowych nie będzie tylko po prostu jedynie w wakacje, ponieważ po prostu będzie przerwa w tych czytaniach tygodniowych. Natomiast będą inne tematy miłosne w niedzielę. Także zapraszam w niedzielę zawsze na mój kanał. I jeszcze chciałam powiedzieć, że też nie będę robiła w miesiącu lipcu i wakacyjnym powiedzmy rytuałów. Natomiast być może zrobię pod koniec lipca, jak wpadnę na chwileczkę do domu, live'ik dla Was. Także, kochani, ale codziennie zaglądajcie na mój kanał, bo dużo osób nie ma urlopów, tak? Więc codziennie zapraszam Was na mój kanał. Ja będę robiła jeszcze dodatkowe dla Was zajawki, filmiki z moich podróży. Kochani, więc zaczyna się już niebawem lipiec i sierpień, czyli okres urlopowy, wakacyjny, letni, gorący. Czerwiec kończy się, rok szkolny kończy się, więc cieszmy się latem i zobaczmy, co w ten ostatni tydzień czerwcowy pokaże nam rozkład kart Tarota. Dobrze. Oczywiście ja Was proszę o subskrypcję mojego kanału. Bardzo Was proszę również, moi kochani, najwspanialsi widzowie, o lajki z kciuczkiem w górę, o komentarze. Piszcie, piszcie, piszcie do mnie, inspirujcie mnie, motywujcie. Dziękuję Wam za wszystkie komplementy, miłe słowa. To naprawdę dla mnie są również słowa otuchy. Cieszę się z każdego komentarza. Jeśli chcecie wróżby indywidualne, to piszcie na e-maila. Ja Wam wyślę warunki w odpowiedzi na Waszego e-maila takich wróżb indywidualnych. Zapraszam. Dobrze, kochani, teraz zabierajmy się do pracy. I zobaczmy, jakie są tendencje. W poniedziałek gwiazda, wow. Coś wyjaśnicie, będzie jakaś nadzieja na wspaniały tydzień. Piękny tydzień, ostatni tydzień czerwcowy, ostatni tydzień roku szkolnego. No przynajmniej tutaj, gdzie ja jestem i pracuję, więc nadzieja na lepszy czas, na wakacyjny czas, na odpoczynek, na urlop. Bardzo szczęśliwa karta. Jesteście tutaj w poniedziałek pod szczęśliwą gwiazdą, czyli tydzień zaczyna się pod szczęśliwą gwiazdą. Być może wyjaśnicie tutaj coś, być może spełni się Wasza jakaś nadzieja, jakieś życzenie. Na pewno ta karta mówi o sukcesie, o szczęściu, o dobrej pasie, o nadziei, że coś tutaj rozwinie się bardzo dobrze, lepiej być może nawet niż myślane. I jesteście również chronieni, ponieważ ta karta jest też kartą ochronną.
Także tydzień zaczyna się wspaniale. Natomiast już we wtorek jakiś smutek, żal, rozczarowanie, przygniecenie. Neun Schwerten, czyli 9 mieczy. 9 mieczy to oczywiście zmartwienie, smutki, negatywne podejście, źle śpicie, troski, jakieś, nie wiem, czy jakiś problem, czy jakaś miłosna tutaj sprawa, która wam doskwiera, być może poczucie winy, być może poczucie opuszczenia, jakiś smutek, jakieś złe sny być może. Czegoś żałujecie jakby. Proszę uważajcie we wtorek, żeby nie wpaść w takie smutki, w takie depresje, w takie przygniecenie, w takie, żeby nie być za bardzo przejęty czymś. Także proszę uważać. Oczywiście ta faza potrwa tylko 9 godzin, czy do maksymalnie 9 godzin. W środę już wstaniecie na nogi i szukacie rozwiązania na ten problem. Chcecie być sami w środę. Chcecie się zdystansować, chcecie w spokoju pomyśleć, przemyśleć, ułożyć sobie plany, poszukać nowych rozwiązań. Jakby chcecie światłości umysłu, tak? Oświecenia umysłu, czy należy pójść tą czy inną drogą, jak rozwiązać konkretne problemy. W środę być może znajdziecie jakieś nowe rozwiązania, nowe pomysły, albo po prostu potrzebujecie spokoju. W czwartek jakaś rozmowa, wyjaśnienie spraw. Sąd. Sąd to też jakieś być może pisma, które musicie zrobić, napisać, wysłać, lub jakieś sprawy urzędowe, które tutaj w czwartek czy pod koniec tygodnia się być może przypomną, nawarstwią, pokażą, lub wy będziecie coś pisać, załatwiać. Dobry dzień na załatwianie wszelakich spraw. Trzeba się dobrze zastanowić, dobrze sformułować wszystkie sprawy, też wziąć odpowiedzialność za coś, tak? I rozwiązać to po prostu. Również dobry czas na oczywiście, nie wiem, sprawy sądowe, rozwód, czy zawarcie jakichś umów notarialnych, czy ślubów. Natomiast bardziej tutaj mówię o sprawach rozwodowych, gdzie będą sprawiedliwie rozstrzygnięte sprawy. Karta też mówi o tym, by się pogodzić, coś sobie wyjaśnić, o balansie, o harmonii. Jeśli są jakieś sprzeczki, czy niewyjaśnione sprawy, czy jakieś kłótnie, nie tylko w małżeństwie, w związku, ale również jakiekolwiek kłótnie, sprzeczki, konflikty, można tu w czwartek to wyjaśnić. W piątek lub pod koniec tygodnia król buław. Król buław to władca, silny, pewny siebie, bardzo charyzmatyczny, seksualny. Król buław to osoba spod żywiołu ognia. Ktoś, kto bardzo zaogniony, charyzmatyczny, się tutaj może pojawić w waszym życiu, w tygodniu, pod koniec tygodnia. To osoba być może spod znaku barana, lwa lub strzelca, jeśli takie znacie, która będzie chciała tutaj być może z wami jakichś gorących intymności lub pięknych chwil. Lub wy, jeśli jesteście baranami, lwami lub strzelcami, to wasza energia,
Macie być pewni siebie, wstać z tego tronu i działać. Już w weekend, czyli w sobotę, jest jakaś podróż. Szybka akcja, podróż, żywotność, żywotna energia, aktywność, przemieszczanie się, szwung, nowy szwung, też pełno niespodzianek i dużo nowych być może osób koło Was. Bardzo dobre pomysły, dobra komunikacja, nowe impulsy. Coś, co tutaj będzie się szybko dziać. No, karta podróży, karta akcja, karta wiadomości. I w niedzielę, kochani, mamy kochanków. Miłość, nowy romans, ktoś nowo poznany, flirt. Duża, ogromna wręcz chemia, dobry seks. Zakochanie się, zauroczenie, piękne, romantyczne chwile, cudowne emocje. I też kwestia wyboru. Kwestia wyboru i no coś może nowego. Może poznacie kogoś tutaj na tym wyjeździe. Szansa na coś stabilnego. As monet. Cały ten tydzień jest tutaj pod tym tematem, że jest szansa na coś stabilnego, nowe plany, które będziecie realizować, nowe projekty, nowo poznane osoby. Być może dadzą Wam poczucie jakiejś nowej szansy. Tydzień pełen nadziei, pełen wyjaśniania, pogodzenia się, zmian, ale również troszkę jest tutaj smutku, rozmyślań, szukania rozwiązań, natomiast w weekend jakaś podróż, wyjazd lub nowe wiadomości. Życzę Wam dobrego tygodnia, pięknego następnego miesiąca, lipca, pięknego czasu urlopowego, wakacji i słonecznych urlopów, pięknego lata. Do usłyszenia już wkrótce.